Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest czwartek pierwszego tygodnia zwykłego, pierwszego tygodnia w ciągu roku. I liturgia słowa dalej nas zaprasza do pierwszego rozdziału Marka. Dziś kolejny fragment, wiersze od 40 do 45. Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana prosił Go: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął Go i rzekł do Niego: chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast trąd Go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swoje oczyszczenie ofiary, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Właśnie, dość ciekawa historia, bardzo mocno osadzona, że tak powiem, w przepisach judaistycznych dotyczących trądu, tak, bo te przepisy były bardzo restrykcyjne, w ogóle trędowatym nie wolno było zbliżać się do zdrowych, zdrowym nie wolno było zbliżać się do trędowatych, a właśnie to, co dzisiaj zrobił Jezus w dzisiejszej Ewangelii, to, że dotknął trędowatego, to jakby z punktu widzenia prawnego zrównywało go właśnie z tym chorym, że Jezus z punktu widzenia prawa żydowskiego, dotykając trędowatego, jakby zaciąga na siebie wszystkie te przepisy, które dotyczyły trędowatego, czyli od tej pory właśnie, jak zauważa ewangelista, już nie może wchodzić do miast, musi przebywać w miejscach pustynnych, a to właśnie dlatego, że trędowaty ostatecznie Jezusa nie posłuchał, tylko zrobił po swojemu, prawda? Że Jezus przykazał mu, aby poszedł i właśnie zachował się tak, jak przepisał Mojżesz, czyli właśnie zastosował się do prawa, żeby pokazał się kapłanowi i złożył ofiary za swoje oczyszczenie, za swoje uzdrowienie. No bo właśnie tak, takie prawo mieli Żydzi, tak ustanowił Mojżesz właśnie, że jeżeli trędowaty został oczyszczony, uzdrowiony, to dopóki nie pokazał się kapłanowi, dopóki kapłan w świątyni nie potwierdził uzdrowienia, i dopóki nie została złożona ofiara za to uzdrowienie, to trędowatego dotyczyły wszystkie przepisy, tak jakby dalej był trędowaty. I dopiero właśnie to słowo kapłańskie, ten werdykt kapłański, czy potwierdzenie kapłańskie dopiero czyniło go czystym i dopiero wtedy mógł wrócić do ludzi. I teraz zobaczcie, gdyby trędowaty zrobił tak, jak powiedział Jezus, to by to wszystko funkcjonowało. Gdyby on rzeczywiście poszedł, zamiast, prawda, chwalić się na prawo i lewo i robić po swojemu, gdyby on rzeczywiście poszedł, pokazał się kapłanowi, gdyby kapłan potwierdził jego uzdrowienie i gdyby została złożona ofiara za uzdrowienie trędowatego, to wszystko byłoby w porządku. Natomiast ponieważ no, to się nie dokonało, tylko trędowaty zaczął wszemi wobec rozpowiadać, jak to został uzdrowiony dotknięciem Jezusa, to właśnie skutek był taki, że Jezusa zaczęły dotyczyć przepisy takie, jak i trędowatych. No i właśnie dlatego nie mógł wejść już do miast, tylko musiał przebywać na miejscach pustynnych. I to pokazuje właśnie, co się dzieje, kiedy my robimy wiecznie wszystko po swojemu, kiedy nikogo nie słuchamy, nie zwracamy na nic uwagi, tylko właśnie na to, co ja chcę, nie? Żeby było po mojemu. I to ostatecznie jakoś to widzę w tej dzisiejszej Ewangelii, właśnie coś, o czym mówi dzisiejsze pierwsze czytanie z listu do Hebrajczyków. Dzisiejsze pierwsze czytanie właśnie nawiązuje do takiej choroby serca. Ta choroba nazywa się zatwardziałość serca, po grecku to jest sklerokardia. I ten przedrostek skleros właśnie to mówi o takim zaschniętym sercu, że to serce jest stwardniałe, skamieniałe, bo tam nie ma ani kropli wilgoci, ani kropli miłości, prawda? Że właśnie straszliwą chorobą naszych serc jest egoizm, on zatwardza nasze serca. Zobaczcie, że egoista, skrajny egoista, właśnie kiedy ta choroba przybierze skrajną postać, egoizm, skrajny egoista jest zajęty tylko tym, co on chce, jest gotowy na wiele, żeby osiągnąć to, co ja chcę, natomiast zupełnie nie zwraca uwagi na to, że
ktoś inny też jest żywym człowiekiem, też coś czuje, coś przeżywa, czegoś pragnie, z czegoś się cieszy, czy coś go smuci, prawda? Do egoisty właśnie z trudem dociera, albo w ogóle nie dociera, że ktoś go kocha, albo ktoś przez niego cierpi, albo że w ogóle ktoś cierpi i potrzebuje pomocy. Właśnie dla egoisty jest ważne tylko to, co jest ważne dla niego, prawda? Natomiast w ogóle nie dostrzega, że dla drugiego człowieka też może być coś ważne i się z tym za bardzo nie liczy. Właśnie, no bo jest zajęty tylko sobą, nie? I zobaczy, jak postępuje ten trędowaty w dzisiejszej Ewangelii, nie? Że on chce coś uzyskać od Jezusa i właśnie, żeby to uzyskać, to jest gotowy na wiele, jest gotowy przybiec do Jezusa, jest gotowy ukorzyć się przed Jezusem, jest gotowy rozmawiać z Jezusem, jest gotowy, prawda, jakby oddać się w ręce Jezusa nawet, prawda, jest gotowy pozwolić, żeby Jezus go dotknął i tak dalej, ale żeby uzyskać to, co ja chcę, to, co jest dla mnie ważne. Jak dostałem to, co załatwiłem swoje sprawy, prawda, jak już, prawda, załatwiłem to, co ja chcę, to jakby ten Jezus przestaje istnieć, jakby ta osoba w ogóle przestaje istnieć, prawda, jakby tej osoby już nie było, prawda, że ta osoba o coś prosi, właśnie ta, która mnie dotknęła, która mnie uzdrowiła, która okazała mi współczucie, która okazała mi miłość, że ta osoba właśnie no, dotknęła mnie, okazała mi miłość, zatroszczyła się o mnie, no to jak ja już wziąłem to, co chciałem, no to jakby ta osoba przestaje dla mnie istnieć, prawda? Istnieje tylko ja i, prawda, moje samochcieństwo i, prawda, nie liczę się z tym, że właśnie z powodu tego, co ja robię, to ta osoba może cierpieć, czy mieć trudności, czy coś tam, nie? Że właśnie, przepraszam, Jezus robi coś dla tego trędowatego, no i ma do tego trędowatego pewną prośbę, nie? Że wyraźnie o coś tego trędowatego uzdrowionego prosi, ale to dla trędowatego już nie jest ważne, że Jezus go coś prosi, to już jakby nie istnieje, ja dostałem to, co chciałem, idę się, prawda, i robię swoje, nie? Robię po swojemu. I to jest właśnie niebezpieczeństwo tej choroby, sklerokardii właśnie. Tego swarnienia serca, tego trądu serca. I właśnie teraz, kiedy czytam tą dzisiejszą Ewangelię, to widzę Jezusa, który jakby ma nadzieję, że lecząc ten trąd fizyczny, że uda mu się uleczyć trąd naszych serc. Tylko okazuje się, że o wiele łatwiej jest uleczyć trąd fizyczny niż trąd naszych serc. O wiele łatwiej jest człowieka wyleczyć cieleśnie, niż wyleczyć nasze serca z egoizmu. Dlaczego? No bo właśnie na tym polega pułapka egoizmu, że ja z trudem, o ile w ogóle dostrzegam, że ktoś mnie kocha, z trudem jestem w stanie zinterpretować pewne gesty, zachowania, że ktoś mi okazuje miłość, że to jest miłosna troska, prawda? Jestem tak zajęty sobą, swoimi sprawami, tym, co dla mnie ważne, tym, co ja czuję, co ja przeżywam, co ja chcę, że z wielkim trudem w ogóle do mnie się przebija jakaś informacja, że ktoś coś dla mnie zrobił, prawda? A nawet jak się przebije, to bardzo szybko o tym zapominam, bo właśnie jestem zajęty przede wszystkim sobą, swoimi sprawami i tak dalej, nie? I właśnie to jest bardzo niebezpieczne. Zobaczcie, że no, człowiek, żeby żył, żeby istniał, żeby funkcjonował, to potrzebuje miłości, tak? Bez miłości człowiek gaśnie. Bez miłości człowiek staje się ślepy, bez miłości, prawda, człowiek wraca do prochu, z którego został wzięty. Człowiek został stworzony przez miłość do życia, do istnienia, do tego, żeby jakby widział swoją wartość, żeby widział wartość swojego życia, widział sens swojego istnienia i tak dalej. To człowiek potrzebuje po prostu miłości. Teraz egoizm pozornie, jakby jest siłą, która pozwala człowiekowi zadbać o siebie, o swoje sprawy, o to, co jest mi potrzebne i tak dalej. Tylko że ostatecznie tak naprawdę właśnie to okazuje się, że egoizm czyni mnie niezdolnym do dostrzegania i do przyjmowania miłości. I egoizm ostatecznie zamyka mnie w takim kłębku jakby nieprzenikliwym, w którym ja po prostu umieram. Umieram z głodu, umieram z braku miłości. Bo tej miłości nie dostrzegam, nie doceniam, nie przyjmuję, nie biorę, odpycham, nie? Bo jestem skupiony na sobie, musi być po mojemu, prawda? Że przede wszystkim moje musi być na wierzchu. Właśnie. I teraz Jezus lituje się nad tym trędowatym. Teraz jest pytanie, nad czym Jezus się tak naprawdę lituje. To jest taki grecki czasownik splachnizomai. Splachna to są wnętrzności. Splachnizomai to znaczy, że Jezus jest dogłębnie poruszony stanem tego trędowatego.
I teraz jest pytanie, co Jezusa tak naprawdę porusza? Czy porusza Jego choroba fizyczna, czy tak naprawdę porusza Jezusa choroba naszych serc? I mi się wydaje, że Jezusa najbardziej porusza choroba naszych serc. Że właśnie to wszystko, co Jezus robi, to próbuje dobrać się do naszych serc, dotrzeć do naszych serc właśnie choćby z odrobiną, z kroplą miłości, żeby moje serce choć trochę przyjęło, choć trochę zaczęło pić miłość i żeby zaczęło przyjmować w ten sposób życie, nie? Że Jezus wykonuje takie gesty, właśnie ten gest dotknięcia tego trędowatego, to widzicie, na co się naraża Jezus. Że on się naraża na publiczny ostracyzm, na publiczne potępienie, na w ogóle publiczne odrzucenie, na uznanie za nieczystego, prawda, za trędowatego. I rzeczywiście to się dzieje. Rzeczywiście to się dzieje, ale zobaczcie, że ten najbardziej zainteresowany, czyli ten trędowaty, nie umie odczytać tego gestu, że dla Jezusa jest wart tego gestu. Że Jezus w ogóle, że miłość Jezusa w ogóle nie patrzy na opinię publiczną, nie patrzy na przepisy prawne, w ogóle Jezus nie patrzy na nic, tylko ta miłość, która przychodzi w Jezusie, widzi tego człowieka, widzi głód jego serca, widzi biedę jego serca, że Jezus jest gotowy przekroczyć wszelkie przepisy, przekroczyć wszelkie tabu, nie? Pokonać wszelkie odległości, byle tylko temu człowiekowi dać się napić miłości. Tylko że właśnie on jest zajęty tak bardzo tylko tym, co ja chcę, co ja sobie wyobrażam, że nie potrafi tak naprawdę tego gestu odczytać. To jest właśnie tragedia właśnie tej choroby serca. Tragedia tej choroby serca, że ja właśnie będę robił po swojemu, w ogóle nie będzie do mnie docierać, że ja na prawo i lewo ranię ludzi, będę zdziwiony, dlaczego ludzie się ode mnie odsuwają, dlaczego mnie nie lubią, dlaczego jest jak jest, prawda? No przecież ja wszystko robię dobrze, czyli co to znaczy dobrze? No po swojemu. Właśnie i nic do mnie nie dotrze, albo niewiele do mnie dotrze i moje serce nie zostanie uzdrowione. Jeżeli właśnie nie stać mnie na choć trochę skupienia na tej drugiej osobie, na miłości, która przychodzi w tej drugiej osobie, jeżeli nie stać mnie na to, żeby wreszcie jakoś w moich oczach ta miłość nabrała wartości, to ja decyduję, gdzie widzę wartość, to ja decyduję, czemu nadam wartość. To ja decyduję, prawda, co sobie postawię przed oczy, co postawię sobie w centrum, czym się będę karmił, prawda, ja decyduję. No i właśnie tylko ja mogę zdecydować, że jakby wyjrzę poza ograniczenia mojego egoizmu, mojego skupienia się tylko na sobie i na tym, co ja chcę i co dla mnie ważne i co ja czuję i w ogóle ja jeszcze raz ja. Właśnie, że ja wyjdę poza to swoje ja i spróbuję dostrzec właśnie tą drugą osobę i dostrzec, co ta druga osoba dla mnie robi, dostrzec, co jest dla tej drugiej osoby ważne, cenne, co ta druga osoba próbuje mi pokazać i właśnie zachwycić się tym, że dla tej drugiej osoby jestem tego wart. Jestem wart, żeby przekroczyć wszelkie tabu, jestem wart, żeby się narazić na zgorszenie opinii publicznej, jestem wart, żeby się narazić dla mnie na odrzucenie, jestem wart, żeby przyjść do mnie i mnie dotknąć, mnie, którego wszyscy odrzucili, mnie, który w oczach wszystkich uznany zostałem za właśnie takiego, od którego trzeba trzymać się z daleka. I że jest taka miłość, która nie chce trzymać się ode mnie z daleka, która mnie zaprasza do relacji, tylko żebym zobaczył to zaproszenie do relacji. Właśnie, bo mogę niestety pójść drogą tego trędowatego i pozostawić sobie to moje zasklepione serce. Właśnie tak jak to pierwsze czytanie powołuje się na psalm 95, bardzo taki tragiczny trochę psalm, właśnie opowiadający w jakimś takim syntetycznym, mocnym streszczeniu z punktu widzenia Boga historię Żydów wędrujących po pustyni. Żydów, o których Bóg się troszczył, a którzy bez przerwy, prawda, z Bogiem się tam wykłócali, bez przerwy Boga oskarżali, że to tak naprawdę to przed, że wprowadził ich na tą pustynię, żeby ich zgubić i w ogóle, i że źle z nimi postępuje i tak dalej. W ogóle nie dostrzegali tej troski Bożej. W ogóle nic się nie nauczyli, nic do nich nie dotarło i dlatego właśnie krążyli po tej pustyni 40 lat, a wszyscy wyginęli. Nikt z nich nie wszedł do ziemi obiecanej ostatecznie, no bo wiecznie tego Boga o coś podejrzewali, wiecznie coś tam narzekali, wiecznie mu rzucali w twarz, no bo ten Bóg, prawda, nie spełniał ich oczekiwań, nie robił tego, co oni chcą, nie robił po ich niemu, prawda.
Ten Bóg próbował cały czas pokazać im miłość, że idzie z nimi, jest z nimi w namiocie spotkania, jest z nimi w słupie obłoku w dzień, w słupie ognia w nocy, przemawia do nich, prawda, daje im przykazania, organizuje wszystko, karmi ich, prawda. To ciągle coś było nie tak, ciągle coś źle, ciągle było skwierczenie, prawda. Bo ciągle skupieni na sobie, na swoich oczekiwaniach, na swoich wyobrażeniach, że po mojemu, że tak jak ja chcę i w ogóle. I nie odczytali, nie zrozumieli, nie zachwycili się miłością Boga, nie zachwycili się tym, co Bóg dla nich zrobił. I dlatego wrócili do prochu, z którego zostali wzięci i zostali na pustyni, na której wyszli, prawda? Nie weszli do ziemi obiecanej, bo nie dali się przekonać o miłości, nie dali się nakarmić miłością, a to jest właśnie prawdziwa niewola. Można wyjść z różnych zniewoleń zewnętrznych, tak? Można wyjść z jakichś różnych zniewoleń zewnętrznych, z różnych sytuacji zewnętrznych, relacji jakichś krzywych. Można z tego wszystkiego się wyrwać, jak Żydzi z Egiptu, ale moje serce może pozostać zniewolone właśnie tą chorobą egoizmu i dalej będę niewolnikiem i wrócę do prochu, z którego zostałem wzięty. Właśnie, więc lekarstwem na egoizm jest uważność, okazuje się. Właśnie wyjście poza to swoje ja i dostrzeżenie miłości, która do mnie przychodzi w Jezusie, która do mnie przychodzi w drugim człowieku, dostrzeżenie gestów miłości, docenienie tej miłości, zachwycenie się tą miłością. Prawda, dostrzeżenie, że jest druga osoba, że ta druga osoba coś czuje, coś robi dla mnie, coś poświęca, przekracza jakieś bariery, prawda, zauważyć to, odczytać i zachwycić się, że jestem wart takiej miłości. Właśnie, tylko że tutaj jeszcze działa taka siła trudna, że właśnie nawet jeżeli dostrzegę, nie, że przyszła miłość i przekracza jakieś tam bariery, jest gotowa ta miłość mnie dotknąć, być ze mną, zatroszczyć się o mnie. Właśnie wtedy, kiedy leżę przybity, kiedy właśnie leżę w prochu ziemi, kiedy w oczach ludzi jestem trędowaty, kiedy mi się wszystko wysypało z rąk, kiedy odkryłem, że nic mi się nie udało, no to właśnie zamiast dostrzec i docenić tą miłość, to ja mogę dalej mieć pretensje, prawda, że właśnie w zetknięciu się z tą miłością to wyszło, prawda, że sobie nie poradziłem. No właśnie dlatego ta miłość mnie kocha, dlatego chce się o mnie zatroszczyć, bo sobie nie poradziłem. I ta miłość widzi we mnie skarb, o który warto się zatroszczyć, skarb, który warto odkrywać właśnie. Trzeba to zobaczyć, wyjść poza swoje ja, poza świat swoich interpretacji, oczekiwań, innych takich rzeczy, zacząć czytać. Nie? Uważność, uważność. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Właśnie, bo ta dzisiejsza Ewangelia przestrzega przed tym, żeby nie pozostać tylko w sferze zewnętrznych gestów, nie? Prawda, tylko właśnie załatwienia jakichś tam spraw zewnętrznych, nie? Tylko zobaczyć głębiej. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.